Z inicjatywy Światowej Organizacji Turystycznej od 1980 roku 27 września obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Głównym celem święta jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na znaczenie turystyki i jej wartości społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Nasz kraj jest częścią światowego rynku turystycznego ze stale rosnącą liczbą odwiedzających, szczególnie po wstąpieniu Polski do wspólnoty europejskiej. Region Warmii i Mazur, nazywany krainą tysiąca jezior, coraz częściej przyciąga rzesze turystów. Województwo latem kusi żeglarzy, kajakarzy czy wędkarzy, a zimą bojerowców oraz narciarzy, którzy mogą korzystać z nart biegowych czy zjazdowych. Ale czy miasta z turystyki są w stanie się utrzymać? Jedne, tak jak Ostróda, zainwestowały wiele milionów w atrakcje turystyczne. Do dawnej Perły Mazur turystów ma przyciągać wyciąg do nart wodnych, nowoczesna fontanna, wysokiej klasy hotele, amfiteatr czy zagospodarowane nabrzeże Jeziora Drwęskiego, a także organizowane liczne imprezy w okresie wakacji. Na Warmii i Mazurach każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Są też i takie regiony jak powiat nidzicki, który kusi turystów różnorodnym krajobrazem, pięknem przyrody, spokojem i ciszą. Nasi turyści nie przyjeżdżają na ogół, większość nie przyjeżdżają na długo, ponieważ zwiedzą zamek, popływają po jeziorach, pochodzą po lesie i mija tydzień i nie mają co z sobą zrobić. Atrakcji mamy sporo, dużo, ale jeszcze wciąż za mało. Co zrobić, by turystów było coraz więcej i zostawali na dłużej? Te pytanie z pewnością zadają sobie pracownicy lokalnej organizacji turystycznej, którzy robią wszystko, co w ich mocy. Tradycyjnie wydawane są ulotki i przewodniki turystyczne, a także organizowane są różnego rodzaju imprezy w okresie wakacyjnym. Organizujemy festyny na terenie powiatu, najróżniejsze, powitanie lata, noc świętojańska, targi rzemiosła i wiele, wiele innych. Również organizuje lokalna organizacja turystyczna, ale też jesteśmy współorganizatorami nieco mniejszych imprez. Turystom to się podoba, bo mówią, że przyjeżdżają nazywają nas czasami prowincją, ale się bardzo cieszą, że i tak u nas się wiele dzieje. O tym, czy Nidzica to miasto turystyczne i co powinno przyciągnąć zwiedzających na teren powiatu, zapytaliśmy mieszkańców. Dzień Rzemiosła, taki jest, przecież są uroczystości, jest na dożynki, były dopiero, no i atrakcje. A takich atrakcji tu w Nidzicy nie ma, wie pani. Dla młodzieży, tak, dyskoteki są, ale tak, dla dorosłych to jedynie park nad jeziorko. O. No przyjeżdżają, ale... Jedynie na zamku, a tak to nic tutaj takiego nie ma, atrakcji żadnych. Tu jest małe miasto, Tu jest małe miasto. Skąd może być etyczne mieć? Tu jest małe miasto, no. A co może przyciągać do Nidzicy turystów? Turyści to jadą na Wygno, a tutaj się nie zatrzymują się. Co on to będzie robił? Powiat nidzicki, Nidzica jest atrakcyjna dla turystów? Jest. A jakie tu są atrakcje? Co możemy tu robić? No zamek szczególnie, no i blisko jeziora. A turyści przyjeżdżają do Nidzicy? Przyjeżdżają. Turyści do Nidzicy przyjeżdżają, ale żeby było ich więcej i lokalni przedsiębiorcy mogli również czerpać z tego zyski, muszą z władzami gminy i powiatu pomyśleć o rozszerzeniu oferty turystycznej. W pobliskim Działdowie o turystów również dbają. Tutaj także stawia się na piękną przyrodę i liczne jeziora. Moim zdaniem do największych atrakcji turystycznych powiatu działdowskiego zaliczyć możemy na przykład szlak kajakowy rzeką Wel, który nawet średnio doświadczony kajakarz jest w stanie przepłynąć w 4-5 dni. Są odcinki łatwe, które są przeznaczone na przykład dla rodzin z dziećmi. Tutaj bardzo malowniczy jest odcinek Lidzberg-Kurojady, ale są też odcinki trudne, na przykład Piekiełko, które już wymagają doświadczenia kajakerskiego, gdzie nurt rzeki jest bardzo szybki, wystają głazy, także tutaj to jest bardziej skomplikowany odcinek. Do atrakcji turystycznych można też zaliczyć zagospodarowanie nabrzeża jeziora Lidzberskiego. Tam na turystów czeka zjeżdżalnia, pomosty, ławeczki, plac zabaw dla dzieci, są rzeźby, miejsce do spacerowania. Dodatkowo naokoło jeziora Lidzberskiego można wybrać się na przejażdżkę rowerową. Na szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych turyści mają aktywnie spędzać czas. Na terenie powiatu działdowskiego znajdują się muzea i liczne zabytki. Turyści będący tu na wakacjach odwiedzają również liczne rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe.
Nie bez znaczenia też są walory fauny i flory powiatu działdowskiego. Tutaj na tym terenie jest Welski Park Krajobrazowy, Górzyńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, jest kilka rezerwatów przyrody, dodatkowo są też obszary Natury 2000, także tutaj bogactwo fauny i flory miłośników przyrody przyciąga na ten teren. No i oczywiście oferta kulturalna, sportowa, rekreacyjna, gdzie każdy coś ciekawego na pewno dla siebie znajdzie. Lokalne organizacje turystyczne, a także pracownicy wydziałów promocji lokalnych samorządów mają teraz dużo czasu, by przygotować ofertę dla turystów na sezon 2013.